pojawiło się znów kilka próśb, by móc zobaczyć ten instrument od wewnątrz. No zatem zapraszam do zwiedzania, w jaki sposób jest zasilany w powietrze, jak wygląda ta maszyna, której możemy front, czyli prospekt, podziwiać. Oto widać gołym okiem, w środku jest jednak dużo więcej. O, to co słychać, to już zbiera się powietrze. Więc zapraszam do środka. A więc jesteśmy w środku, wszystkie maszyny szumią i są napełnione sprężonym powietrzem. Tutaj cała maszynownia, można by powiedzieć, instrumentu. Rury, które rozprowadzają powietrze po wszystkich wiatrownicach, też do środka wiatrownicy wejdziemy. Różne pokrętła, o których mówił nie będę, służą tutaj do wyrównywania ciśnienia w samym instrumencie. Ale ogólnie plątanina różnych przewodów i rur. Schodzimy teraz do sekcji manuału pierwszego, czyli tej głównej klawiatury, a przed nami ogromne rezerwuary na powietrze. W tych pojemnikach gromadzi się powietrze, które wtłacza tam miech i są tutaj sprężane do odpowiedniego ciśnienia, stąd wszystkie te pokrętła, rurki i rureczki. No, proszę zwrócić uwagę na te grube rury. One prowadzą powietrze bezpośrednio do wiatrownic. O, i tutaj główna rura zasilająca w powietrze, sprężone oczywiście. No i zegary, wskaźniki, które wskazują na odpowiednie ciśnienie w miechach, w wiatrownicach. Jesteśmy teraz wewnątrz w wiatrownicy. Ogromne pomieszczenie, które ten cały wiatr, jak sama nazwa mówi, musi złapać, przechować już sprężone i podać tymi oto rurkami do poszczególnych piszczałek. Jesteśmy teraz w sekcji manuału drugiego, czyli nieco wyżej. I tutaj wszystkie te rurki z dołu również idą do góry i zasilają w powietrze kolejny poziom naszego, jak widzicie, niezbyt małego instrumentu. Idziemy jeszcze poziom wyżej. I tutaj dokładnie to samo, co było wcześniej, więc nie będę tłumaczył. Tak wygląda wnętrze naszych organów.